Hej, hej, witajcie kochani. Cześć, bardzo mi miło Was widzieć. Nazywam się Aga Pugacewicz i jestem połówką Bioorganic Market. I chciałabym do Was powiedzieć parę słów w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Mam nadzieję, że moja perspektywa i punkt widzenia prowadzenia ekobiznesu rzuci Wam jakieś fajne światło na Waszą przyszłość, bo mam nadzieję, że takowa też jest nam dana. Na wstępie bardzo chciałabym serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w tymże tygodniu, chociaż w takiej formie zdalnej. Spodziewaliśmy się wystąpienia na żywo i przede wszystkim pytań od Was, bo to by było chyba najbardziej ciekawą częścią tej dyskusji, jak Wy w ogóle wyobrażacie sobie przedsiębiorczość i prowadzenie własnego interesu. Dla nas było to fajne doświadczenie i właściwie takie chyba trochę rebelianckie podejście do życia, ponieważ zanim się poznaliśmy, mieliśmy duże problemy z tym, żeby gdzieś wpisać się w jakieś ramy przedsiębiorstw albo w ogóle prac od 8 do 16. I właściwie dzięki Michałowi, który ma w sobie i upór, i większą zdecydowanie ode mnie odwagę, zdecydowaliśmy się na stworzenie Bioorganic Market. Skąd się to wzięło? Właściwie powiem Wam, że to jest taka, nie wiem, specyficzna kwestia. Nie wiem, chyba w większości, jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś studiuje architekturę, później dąży do tego, żeby otworzyć biuro architektów, tak? Ktoś geodezję i później też się tym zajmuje. My tak naprawdę nie mamy, jesteśmy praktykami, o, może tak. Miłość do dobrego jedzenia i zdrowych produktów powstała u nas już dobrych parę lat temu. Właściwie to po grubym okresie mieszkania w Londynie i jedzenia frytek i wege burgerów i odżywiania się co najmniej niezdrowo. No nie chcę Wam młodym ludziom mówić też, że przychodzi taki wiek, że po prostu zaczyna się człowiek gorzej czuć i nie może już jechać tylko na jakichś tam minimalistycznych produktach, tylko organizm domaga się trochę bardziej wartościowych rzeczy. Także gdzieś też przez te ostatnie 10 lat mieszkania w Polsce zaczęliśmy sami na sobie eksperymentować z różnymi sposobami odżywiania się, bo nie chcę powiedzieć, że to były diety. Ja tak naprawdę nigdy nie lubiłam jeść mięsa, mam taką mini traumę z dzieciństwa, kiedy moja kochana babcia zmuszała mnie do tego, żeby wszystko było wymiecione z talerza, a mnie te wszystkie chrząstki, żyły i gumowaste mięsa stawały w gardle. Michał przekonwertował się w styczniu całkiem na weganizm po oglądnięciu takiego dosyć szokującego dokumentu na Netflixie. Zresztą wszystkim serdecznie polecam. Nazywa się The Game Changers. Właściwie to źle powiedziałam. Nie jest to szokujący dokument. Jest to bardzo ciekawe spojrzenie na to, że właściwie nie warto jeść pośredników, ponieważ wszystkie duże zwierzęta, które jemy, są tak naprawdę również roślinożercami. Więc wystarczy jeść rośliny i po prostu obciąć ten łańcuch trochę. Ale nie o tym mowa, bo tak naprawdę nie spotkaliśmy się tutaj po to, żebym przekonywała Was do przejścia na wegetarianizm lub weganizm, bo tak naprawdę szanuję pomysły na żywienie każdego z Was i myślę, że to jest bardzo osobista kwestia. Natomiast zdecydowanie bardziej byłabym chętna do zachęcenia Was do zdrowego odżywiania się, bo wydaje mi się, że tak samo jak jeden organizm, tak i jedno życie mamy, więc czemu by o niego troszeczkę nie zadbać? Co jeszcze? Tutaj mam trochę ściąg, dlatego że pani Ewelina, nie wiem, czy już jej dziękowałam za to, że tu jesteśmy, pani Ewelina prosiła, żeby odpowiedzieć na kilka pytań. I pierwsze z nich brzmi, jak rozumiemy przedsiębiorczość? Powiem Wam szczerze, że dla mnie słowo przedsiębiorczość, w ogóle to sobie go wygooglowałam, bo istnieje jego definicja, jak wiadomo. Dla mnie przedsiębiorczość kojarzy się tak jakoś srogo, że jest to taka mocna ręka do pieniędzy, taka duża odpowiedzialność. I w ogóle utożsamia mi takie cechy, których ja raczej nie posiadam.
Myślę, że myśmy się świetnie dobrali w zespole z Michałem, ponieważ mam wrażenie, że on jest takim mocno osadzonym, racjonalnym człowiekiem, który pilnuje wszystkich rachunków, dzwoni do księgowej, wypisuje faktury. A ja bardziej kreatywnie podchodzę do tego, co upiec i czym poczęstować klientów, jakie posty wrzucić na Face'a lub Instagram. Więc pod tym względem się fajnie uzupełniamy. Tak jak Wam mówiłam, wygooglowałam sobie definicję przedsiębiorczości. I tak naprawdę jest to bardzo fajna definicja. Posłuchajcie, główne cechy przedsiębiorczości to przede wszystkim umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolność do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka. I teraz tak, jak pomyślę wstecz, cofnę się do 13 lipca, kiedy to otworzyliśmy nasz sklepik, to tak naprawdę okazja nadarzyła się ogromna, ponieważ w moim domu rodzinnym są dwa lokale, które są wynajmowane pod działalności handlowe i kilka miesięcy wcześniej takiż to lokal się zwolnił, więc tak jakby los dawał nam znać, że teren do zagospodarowania jest, czyli pierwszy punkt z tych trzech przedsiębiorczości został spełniony. Gotowość do podejmowania ryzyka to na pewno, ale wydaje mi się, że w tych czasach, w których nic nie jest pewne, tak naprawdę my wszyscy ryzykujemy i każda nasza decyzja tak naprawdę mogłaby być postrzegana jako mniejsze lub większe ryzyko. Umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów. I to jest to, o czym ja Wam mówiłam, że tak naprawdę my nigdy nie chcieliśmy nikogo przekonwertować, ani zmieniać, ani namawiać do tego, tylko po prostu zachęcać. Wydaje mi się, że od tylu lat uprawiania zdrowej kuchni i karmienia się zdrowymi produktami zauważyliśmy tak spektakularne zmiany w naszym samopoczuciu i kondycji fizycznej, że no czemu by tym nie zarażać? Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna idea, żeby po prostu się tym dzielić i nie wciskać, że tak powiem, ściemy, tylko sprzedawać produkty, które zostały przez nas przetestowane i chyba tyle. Co pomaga, a co przeszkadza w byciu przedsiębiorczym? To trudne pytanie, powiem Wam. Szczególnie, że tak jak mówiłam kilka chwil temu, ja tak naprawdę tą wizję przedsiębiorczości chyba mam nieco sfiksowaną. Przede wszystkim chyba w ogóle, jeżeli mogłabym to ubrać w szersze spektrum prowadzenia swojego biznesu, to na pewno trzeba mieć dużo wiary i nadziei. Tak? To jest coś, co może wydać się trochę dziwne, ale no bywa różnie. Wiecie, to nie jest też tak, jak właśnie w dużym przedsiębiorstwie, że wszystko jest jakoś tak ustalone, pracuje się od do, jakby zadany trud pracy procentuje danym zyskiem. No nie? Tu w handlu jest troszeczkę inaczej. I czasem jest tak, że jest super sprzedaż, czasem jest tak, że jest bardzo mała ta sprzedaż, a my tak naprawdę ciągle tak samo się staramy, tak? Czyli teraz jeszcze są te zawirowania, jeżeli chodzi o sytuację na świecie, czyli pandemię no i chociażby nawet złą pogodę. Wiecie, to też na pewno rzutuje na to, że klienci po prostu mniej wychodzą z domu, prawda? Mniej się chodzi na zakupy, jak jest brzydko i pada deszcz, tak? Więc wydaje mi się, że tak jak mówiłam, nadzieja i pozytywne widzenie przyszłości i wiara w to, że to się uda, tak? Jakby w prowadzeniu własnego biznesu też nigdy nie ma żadnych pewników, tak? Myśmy starali się o dotacje z Urzędu Pracy i musieliśmy zadeklarować, że będziemy trwać przez rok, tak? Jesteśmy 4 miesiące. Pierwszy czas był fenomenalny, tak? Spotkaliśmy się z ogromnie radosnym i pozytywnym przyjęciem. Te ostatnie kilka tygodni jest troszkę inaczej przez tą sytuację, tak jak wspominałam, ale no, mamy jakby mus tego, żeby utrzymać się przez
ten czas na rynku, za co trzymamy kciuki i bardzo wierzymy, że tak też się stanie. Dokładamy wszelkich starań, żeby jakby tą swoją przedsiębiorczość roztapierzać, tak? Ponieważ jesteśmy sklepem stacjonarnym, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda tutaj u nas w środku. Jedyny plus tego, że nie spotykamy się na żywo, mogę Wam nakręcić wideo i możecie tutaj sobie na środku, ze środka zobaczyć co i jak. Więc tak jak mówiłam, chcemy troszeczkę się rozszerzyć, to znaczy przede wszystkim o ofertę internetową w dzisiejszych czasach. To jest też bardzo istotne, żeby być dostępnym przez internet. Niestety nie możemy zapewnić transportu, ponieważ chwilowo jesteśmy niezmotoryzowani, a pogoda niestety nie pozwala na to, żeby robić dostawy rowerem. Chociaż kto wie, może zima nie przyjdzie i będzie to możliwe. Dobra. I kolejne, właściwie jedno z ostatnich już pytań, które mam na swojej liście, to czy warto żyć, być eko? Powiem Wam, że to kolejna rzecz, na temat której często dyskutuję ze swoimi znajomymi, czy też nawet z klientami. Jest wiele mitów, które mamy na temat biożywności, ekożywności, tak? W ogóle ekożycia, tak? Mnie się wydaje, że warto. Ja na pewno bardzo polecam. Choć też walczę z tym mitem, że jest to takie hop-siup, tak? Że kupię sobie eko-czekoladę czy bio-czekoladę i już jest spoko, nie? Że już właściwie należy do tych ludzi, do tego kręgu ekologicznych, tak? Jest to dla mnie przynajmniej, powiem Wam o swojej perspektywie. Dla mnie było to bardzo dużo wyrzeczeń różnych i również też uczenia się całego tego procesu, tak? Bo to jest teraz modne. Wszyscy lubimy, prawda, te produkty eko i w ogóle w telewizji nam też mówią, że to jest super, samochody są ekologiczne i tak dalej. Ale wydaje mi się, że w takim naszym indywidualnym życiu to jest szereg naszych nawyków, które należy zmienić. Od takich zupełnie błahutkich, które w ogóle nawet się czasem w głowie nie mieszczą, nie? Na przykład, nie wiem, zakręcanie wody, jak szczotkujemy sobie zęby. Albo gaszenie światła, jak nie jesteśmy w danym pomieszczeniu. Mycie garów pod bieżącą wodą, z tym się ciągle zmagam, bo mi się wydaje, że gary są po prostu brudne, jak się ich nie umyje pod bieżącą wodą, co jest po prostu dramatem, bo się jej zużywa tonę. Także wiecie, takie małe kroczki po prostu, albo na przykład myślenie o opakowaniach, tak, w jakich się coś kupuje. Kupowanie ciuchów, tak samo, ciuchów, butów, wiecie, różnych gadżetów, które kupujemy do domu. Później wyrzucanie tych rzeczy, tak, czyli na przykład robienie przeglądu szafy i, nie wiem, pozbycie się starej kołdry. Wiecie, to jest szereg jakby takich malutkich kroczków, które każdy człowiek zgodnie z własnym sumieniem robi lub nie. Po to właśnie, żeby przyłączyć się do tego ruchu życia, bycia ekologicznym. Jest to proces na pewno. Tak samo jak ze zdrowym żywieniem. Wydaje mi się, że to też nie jest takie łatwe, że człowiek jednego dnia wstaje i rzuca chipsy, frytki i nie wiem, słodycze i mówi, ok, będę teraz jeść kaszę jaglaną i warzywa na parze na przykład, nie? To jest możliwe, oczywiście, żeby do tego dążyć i to osiągnąć, ale jest to jakby droga, jest to proces, jest to też zwiększanie samoświadomości, bo zdecydowanie też nie mamy jakby lansowanych źródeł co do tego, co jest zdrowe, co jest eko, tak? Tylko są to pewne mody, które są napędzane przez koncerny, czyli tak naprawdę my jesteśmy tylko konsumentami, my nie mamy być oświeconymi ludźmi w tym procesie, tak? Tylko mamy być kupcami danych dóbr. Aczkolwiek na pewno warto, ponieważ, no wiecie, zostawiamy coś po nas, tak? To jak my żyjemy, myślę, że już nasza liczba jest tak ogromna, że nasza biedna planeta już tego nie dźwiga. Więc jeżeli przestaniemy się starać i będziemy dalej tak lekko myśli, to po prostu będzie jakaś katastrofa ekologiczna. Nie lubię straszyć, bo ja nie lubię żyć z taką wizją, że o, ola Boga, starajcie się, bo będzie boom.
Ale kto wie, wiecie, kto wie. Wydaje mi się, że milej się śpi samego siebie lubi i szanuje, jeżeli ma się właśnie świadomość tego, że jest się w porządku, tak? Jest się w porządku do samego siebie, i do planety Ziemi też. I do innych też, tak? Bo tak naprawdę jesteśmy użytkownikami tego wszystkiego razem, tak? Mamy jedną planetę, tak? I wszyscy ją zamieszkujemy. Zabrzmiało bardzo poważnie. Jeszcze raz bardzo żałuję, że nie mogliśmy się spotkać na żywo, bo powiem Wam, że ja bardzo lubię się spotykać z ludźmi w ogóle, w każdym wieku. Lubię dyskusje, lubię konfrontacje też. Pamiętam, że kiedyś miałam taką fajną dyskusję z moim znajomym, który zarzucił mi ultra głupotę, ponieważ w trakcie mieszkania w Wielkiej Brytanii nauczyliśmy się myć kubki i słoiki, tak? Czyli na przykład kubeczek po jogurcie, zanim się włoży do recyklingu w Londynie, to trzeba go opłukać wodą. No nie, słoik tak samo, wkłada się do zmywarki i się go myje i ten recykling tak naprawdę już oddaje się czysty, no nie? I myśmy tak, wiecie, bez udziału umysłu to robili, bo tak się tak nauczyliśmy tej segregacji i tak po prostu cały czas robiliśmy. I ten z moich znajomych, jak mnie kiedyś na tym przyłapał, nie? Pyta, Aga, co ty robisz w ogóle, bez sensu, po co ty to myjesz, nie? I ja mu wytłumaczyłam, że jakby to jest taki mój nawyk i że tak myślę, że tak jest lepiej. To on mnie strasznie ofuknął, powiedział, że jestem głupolem, bo tak naprawdę to ci ludzie, którzy produkują tą żywność, powinni się starać o to, żeby te opakowania były biodegradowalne i ekologiczne i tak dalej, a my tylko powinniśmy, wiecie, tak lekko popychać je i już się nie starać jakoś tak specjalnie, tylko po prostu tak troszkę, wiecie, zeżerać to ze środka i już później nic nie robić, nie? I to była fajna dyskusja, trochę się pokłóciliśmy nawet. Właściwie wniosków naukowych na to, czy robię dobrze, jakby żadnych nie miałam, bo jest to tylko i wyłącznie kwestia waszej własnej, no nie chcę powiedzieć moralności, bo to brzmi bardzo srogo, ale może waszego własnego dobrego samopoczucia, tak? Bo wydaje mi się, że skoro robię to już tak wiele lat, to wpływa to na coraz większy stan mojego samolubienia się, tak? Ponieważ myślę, że tak naprawdę jestem w porządku i mogę powiedzieć, co jest spoko, Aga, nie? Nie używam plastikowych siateczek, tak? Które za każdym razem wciska mi pani na targu, jak kupuję 3 jabłka, 5 gruszek, 6 selerów, nie? I ona za każdym razem do każdego tego produktu daje mi siateczkę. Także na szczęście w Trzebini już mam nauczonych ludzi na targu, którzy jak nie widzą, to po prostu wyciągają rękę i wiedzą, że im dam swoją siatę, którą będą mogli ubrudzić, bo niektórym się wydaje, że nie można ziemniaków do takiej siaty ekologicznej, bo to się ubrudzi w ogóle i ojej, jest za ola Boga, nie? Także z tym też parę lat walczyłam, żeby mi tych plastikowych siateczek nie dawali. No i tyle, słuchajcie, no i tyle. No cóż można więcej powiedzieć? To jest naprawdę fajna rzecz i bardzo Wam to polecam. Polecam Wam też bycie przedsiębiorczym albo myślenie o swoim własnym i biznesie. Pewnie słyszeliście wielokrotnie takie porzekadło, że jeżeli robisz to, co kochasz, to tak naprawdę nigdy nie przepracujesz ani jednego dnia. I coś w tym jest, tak naprawdę coś w tym jest, bo pomimo takich jakichś ram i obowiązków, które musicie wykonywać, prawda, czyli nie wiem, płacić rachunki, ZUS-y i etc., to jest to naprawdę bardzo duża radość, bardzo duża satysfakcja z każdym małym sukcesikiem, tak? Z każdym małym lajkiem na fejsie i na Insta, z każdą rekomendacją, z każdym stałym klientem. Fajna rzecz, no naprawdę polecam. Żałuję, że nie mogę tych pytań od Was usłyszeć, bo na pewno by były super ciekawe. Może umówimy się tak, Pani Ewelino i wszyscy, co słuchacie, że jeżeli by były jakieś takie pytania, to może jakoś umówimy, że ja je sobie przeczytam i później znowu nakręcę takie mini wideo po to, żeby na nie odpowiedzieć. Możemy o tym pomyśleć, może to by była całkiem dobra koncepcja. Dobra, to na ostatek przekręcam kamerę i pokazuję Wam nasz mały sklepik.
co tutaj mamy i jak to wygląda. Ponieważ jesteśmy tutaj prawie prywatni, pokazuję Wam część naszą zaplecze, tak? Czyli nasze krzesełka, na których sobie siadamy, biurko, komp, nasza szafeczka, w której zawsze panuje ultra bałagan. To jest nasz kącik gospodarczy, tak? Tu stoi czajnik, mamy zlew i szafki z gadżetami, herbatami i cudami. A po tej stronie zaczyna się nasze królestwo. Zobaczcie. Może podejdę bliżej, żebyście zobaczyli. Tutaj mamy przyprawy, ziółka, suplementy, dietę. Tutaj już mała dekoracja świąteczna, bo to już tuż, tuż. Tutaj super makarony, ostropes, siemię lniane i kakao. Tutaj rzeczy w płynie, czyli passaty, oleje, powidła, miody, srebro koloidalne, stevia, agawa, różne soki, musztardy, masło orzechowe, płatki drożdżowe. To nasza lodówka. W niej też pychotki. Tutaj daktyle, orzeszki, kasze, płatki, soczewice, ryże. Dużo tego. Tutaj mąki i dalej kasze. Trochę też żywności dla bezglutenowców, bo też sporo mamy takich klientów. Sól kłodawska. Dalej półeczka z przyprawami. A tutaj witrynka, w której mamy sól z Morza Martwego i kosmetyki. Kremy, mydełka, szampony. Tutaj ziółka, herbatki z konopi i nasiona konopne. No i ostatnia nasza półka to właśnie CBD, czyli konopie siewne w postaci olejów, w postaci suszu i w postaci maści i kremów. A tak wygląda biurko, które widzieliście na początku. Tutaj sobie siedzimy my. Okej, kochani, było mi naprawdę bardzo miło. Mam nadzieję, że przydała Wam się ta pogaducha do czegoś. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania albo chęć konfrontacji, zapraszamy. Jesteśmy czynni od poniedziałku do soboty. W tygodniu od 9 do 17, w sobotę od 9 do 13. Wpadajcie, jakbyście chcieli na żywo. I co? Życzę Wam zdrowia dużo, samoświadomości wysokiej i pozytywnej energii. Całuję i ściskam. Dlaczego akurat sklep ze zdrową żywnością? Dlaczego sklep ze zdrową żywnością i czemu on powstał? Sklep ze zdrową żywnością może dlatego, że od jakiegoś czasu trzeba to jeszcze raz będzie nagrać.